Witam Państwa serdecznie, nazywam się Gabriel Maciejewski i spotykamy się tutaj, proszę Państwa, żeby rozmawiać o książkach. O książkach nowych, o takich, które dopiero będą albo właśnie wjechały do magazynu, ale też o książkach, które są z nami już jakiś czas i czasem trzeba je przypomnieć. I to jest dobry moment, proszę Państwa, ponieważ zbliżają się święta i czas prezentów, a do tego jeszcze ja zaplanowałem wydać całą serię książek poświęconych stuleciu XIII i najazdowi mongolskiemu, więc dobrze jest przypomnieć człowieka, który położył się cieniem na całą epokę, a myśmy wydali jego biografię, czyli króla Francji, świętego Ludwika. Proszę Państwa, sam nie jestem w stanie się nadziwić, że tak małe wydawnictwo jak moje wydało książkę Jacques'a Le Goffa, autora znanego, czytanego, którego książki leżały kiedyś we wszystkich księgarniach Kraj Długi i Szeroki. Dzisiaj się to trochę zmieniło. W zasadzie nie wiem dlaczego, bo to nie są złe książki. Nie sądzę, żeby w Polsce ktoś pisał lepsze. No a poza tym biografia króla Ludwika ponoć jest jedyną taką biografią na świecie, ale są ludzie, którzy twierdzą, że jeszcze w Anglii, w Wielkiej Brytanii ktoś napisał drugą, nieco mniej obszerną. Jakby nie było, jest to książka rzadka. Postać, którą ona omawia, no, postać świętego króla, człowieka, który zbudował Saint-Chapelle, kaplicę relikwiarzową w Paryżu. Każdy, kto bywa w Paryżu, a mnóstwo ludzi bywa, musi do Saint-Chapelle zajrzeć i zobaczyć, jak to cudownie wygląda. No i zainteresować się siłą rzeczy twórcą tego niezwykłego obiektu, czyli królem Ludwikiem. Często mówi się, że Ludwik IX, Ludwik Święty stworzył Francję. I to jest, proszę Państwa, prawda. To znaczy królestwo Franków zachodnich zamieniło się za panowania tego króla, częściowo też jego dziadka, w nowoczesną Francję. Francję, która została potem, proszę Państwa, przez Francję nowożytną i Francję nowoczesną wykorzystana do promocji rzeczy często bardzo niepięknych. Ale to jest materiał na inną pogadankę. Dlaczego w ogóle ludzie interesują się Francją? Ze względu na średniowiecze. Chyba nie ma żadnego innego powodu, ponieważ nikt już nie wierzy w trzech muszkieterów i ich szczere intencje. Nie ma żadnego innego powodu poza XII, XIII i częściowo XIV wiekiem, żeby inwestować jakieś emocje w treści związane z Francją. Tak myślę. Czy Francuzi to wiedzą? Myślę, że wiedzą. Ale na chwilę zapomnieli. Jak się opamiętają, znowu zaczną eksploatować to, co im zawsze szło najlepiej i znowu zaczną sprzedawać to, co cieszyło się największym wzięciem na świecie, czyli swoje własne średniowiecze. I to jest, proszę Państwa, jeden z elementów tej eksploatacji. Jak na autora wywodzącego się ze środowiska postępowego, lewicującego, to jest to produkt o bardzo budującej uczciwości. To znaczy Jacques Le Goff napisał piękną książkę o królu. Oczywiście można się z nią nie zgadzać, można wskazywać słabsze momenty, ale proszę Państwa, w takiej książce muszą być słabsze momenty. Nie ma o czym mówić. W jaki sposób król Ludwik zbudował nowoczesną Francję? Potroszę ją odziedziczył, proszę Państwa, odziedziczył ją po swoim dziadku Filipie Auguście, królu o niezwykłej umysłowości i niezwykłych talentach politycznych, który wskazał wrogów, następnie tych wrogów zniszczył i zostawił swojemu synowi, który bardzo wcześnie umarł, a potem wnukowi, czyli Ludwikowi, który rozpoczął panowanie jako dziecko, kraj względnie stabilny. Dwóch największych wrogów Francji, czyli Ryszard Lwie Serce i cesarz Otto z dynastii brunszwickiej, zostali unieszkodliwieni. Jeden po prostu umarł, został zabity. Przypuszczam, że z inspiracji, a być może z polecenia Filipa Augusta, drugi musiał się wycofać z życia politycznego, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, a też wkrótce umarł po przegranej bitwie pod Bowin, gdzie armia francuska rozprawiła się z armią cesarską, oddziałami flandryjskimi i Anglikami. To umocniło kraj, ale nie uczyniło go wielkim.
wielkim, uczynił go dopiero król Ludwik, proszę Państwa, i stało się to w dwóch etapach. Król jest postrzegany jako postać, która związała Francję z papiestwem. To była do pewnego stopnia prawda, natomiast musimy pamiętać, że król bardzo wyraźnie potrafił postawić się papieżowi, kiedy w grę chodziły interesy francuskich elit. Musimy pamiętać o tym, że król odziedziczył po swoim dziadku Filipie Auguście taką tradycję, żeby popierać dynastię szwabską przeciwko dynastiom północnym w Niemczech, przeciwko dynastii brunszwickiej, która była spokrewniona i z Anglikami realizowała politykę dynastii angielskich za kanałem. Czy to był dobry pomysł? Na moment, w którym panował zarówno jeden, jak i drugi, czyli zarówno dziadek, jak i wnuk, tak. Natomiast panowanie Ludwika rozwinęło się i jakby doszło do pełni w momencie, kiedy w fazę kryzysową wszedł konflikt Fryderyka II Sztaufa z Rzymem. Król zachował wobec tego konfliktu postawę neutralną, a gwarancją tej neutralności, i to wskazuje wszystkim, którzy śledzą dzisiejsze wypadki w Polsce, ja bardzo lubię porównywać dawne czasy ze współczesnymi, sprawia mi to wiele, wiele frajdy, tą neutralną postawę wobec cesarza, który był przepotężną mocą w Europie, król mógł zachować dzięki znakomitej sytuacji wojskowej na swoim terenie. To znaczy, kiedy papież uciekł do Lyonu, a Fryderyk Hohenstauf ruszył za nim w pościg i zażądał, żeby Francuzi nie wtrącali się do tej sytuacji, tylko Lyon był wtedy na terenie cesarskim, żeby pozostawili mu wolną rękę, czyli pozwolili zamordować papieża, Ludwik ogłosił coś w rodzaju mobilizacji. I to wystarczyło, proszę Państwa, podniesienie baronów i ogłoszenie zaciągów w miastach wystarczyło, żeby powstrzymać cesarza Świętego Imperium Rzymskiego Narodu Niemieckiego przed przekroczeniem Alp. To duża rzecz. Król balansował pomiędzy potęgą cesarską i autorytetem papieża. Balansował skutecznie i no, w tym się wyraziła jego wielkość, a był człowiekiem stosunkowo młodym. Także, tak jak powiedziałem, ten wybór polityczny Kapetyngów, żeby postawić na dynastię szwabską w Niemczech, bardzo się Kapetyngom opłacał. Warunkiem było jednakowoż to, że armia stała w gotowości. A zawsze stała, dlatego że król był człowiekiem niezwykle religijnym. Jego panowanie omawiane jest przez Legofa w wymiarach eschatologicznych i przez cały czas szykował się do krucjaty w celu odbicia Ziemi Świętej. Proszę Państwa, tak wyglądało tło panowania Ludwika Świętego, a teraz przejdźmy do tych dwóch etapów, które uczyniły Francję wielką. Pierwszy etap to związanie się z cystersami. Król bezwzględnie popierał cystersów. To byśmy, dzisiaj byśmy powiedzieli, popierał przemysł i gospodarkę, bo cystersi to byli ludzie, którzy zajmowali się kolonizacją wewnętrzną, czyli zajmowali się zagospodarowywaniem pustek i czynieniem z tych pustek krainy kwitnącej, płynącej mlekiem i miodem. Oczywiście odbywało się to w trudzie i pocie czoła, wśród wielu przygód powołania cysterskie kończyły się często gwałtowną śmiercią w młodym wieku, ale to wszystko na chwałę Bożą i na chwałę Francji. Król nigdy nie pomyślał o tym, żeby zrezygnować z tej polityki wobec cystersów. To była podpora jego sukcesu i gwarancja jego sukcesu gospodarczego. Proszę Państwa, kiedy patrzymy na mapę dzisiejszej Francji, ona niewiele ma wspólnego z mapą Francji, w której władał Ludwik Święty. Dlatego bardzo drażniące jest to, kiedy różni autorzy na przykład piszą Lyon albo piszą ujście Rodanu i piszą południowa Francja. To nie była żadna południowa Francja, tylko normalnie tereny cesarskie.
Francuzi mieli tam poważne wpływy, no ale Prowansja była lennem wypuszczonym przez cesarza Aragończykom. Tak? To się zmieniało bardzo powoli, w końcu zmieniło się na trwale, ale tak naprawdę dopiero w XV wieku. Wpływy francuskie nad Rodanem były silne, co między innymi wyraziło się w tym, że Fryderyk II z dynastii szwabskiej nie wkroczył do Lyonu, nie przeszedł przez ziemię Prowansji, nie porwał papieża i nie zrobił z nim tak zwanego porządku, ale jednakowoż nie były to ziemie francuskie. Jeżeli sobie uświadomimy, że hrabstwa leżące nad Morzem Śródziemnym i kluczowymi portami, które, jak napisałem to w książce pod tytułem Kredyt i wojna, prowadziły jawnie antyfrancuską politykę, mimo tego, że teoretycznie były lennem francuskim, no to dopiero widzimy, jak smutny, śmieszny i nic nieznaczący obszar zajmowała monarchia Kapetyngów i jak wybitnych władców wydała, że potrafili zbudować tak wspaniały kraj, który prosperował przez tak długi okres i dalej istnieje, co będzie później, nie wiemy, ale no, tradycja francuska opiera się na tym, o czym tu teraz mówię. Proszę Państwa, ten drugi etap, który zagwarantował Ludwikowi sukces i Francji potęgę, było przesunięcie granic, realne przesunięcie granic Królestwa nad Morze Śródziemne. To by się nigdy nie odbyło bez krucjaty przeciwko Albigensom. Trwająca wiele lat, prowadzona z różnym skutkiem, krucjata przeciwko Albigensom, jakby to powiedzieć, zmieniła status quo w hrabstwie Tuluzy i wicehrabstwie Carcassonne oraz ziemiach z tymi hrabstwami sąsiadujących. Dlatego, że hrabiowie z Tuluzy i wicehrabiowie Carcassonne byli, jak powiedziałem, teoretycznymi lennikami Paryża. Teoretycznymi, dlatego że prowadzili politykę proaragońską, prowadzili politykę procesarską, a dopóki żył Ryszard Lwie Serce, prowadzili politykę proryszardową Lwie Serce. I była to polityka jawnie wroga koronie Kapetyngów. Stąd gwałtowny przebieg krucjaty przeciwko Albigensom i bardzo powolna zmiana stosunków feudalnych na tym terenie, zakończona w roku 1229, kiedy hrabstwo Tuluzy, Carcassonne i pomniejsze jednostki administracyjne zostały po prostu domeną królewską. I wtedy dopiero, proszę Państwa, Francja znalazła się tak naprawdę nad morzem. To jest pewien paradoks, tak to opisuje Le Goff, ponieważ Francuzi, jako ludzie mówiący językiem lingua franca, czy tam langue d'oil, jak ktoś chce, byli za morzem. Oni podróżowali, skolonizowali Syrię. Większość mieszkańców Outremer, czyli Królestwa Jerozolimskiego, pochodziła z terenów francuskich, z terenów Królestwa Franków Zachodnich. A jednakowoż Francja nie była krajem morskim. Ci wszyscy ludzie, żeby przedostać się za morze, musieli czarterować galery w Genui. To było wygodne z jednej strony, z drugiej strony kłopotliwe. Ta tradycja się utrzymała bardzo długo, bo to, że Francja znalazła się nad morzem, to nie oznacza, że stała się morską potęgą. Na to trzeba było czekać do stulecia XVII i XVIII. Francuzi dalej korzystali, w tym sam król, z okrętów genueńskich, z okrętów marsylskich. Marsylia była na terenie cesarskim, przypomnę. I w ten sposób dostawali się do Ziemi Świętej. Ale z chwilą, kiedy domena królewska dotknęła brzegu Morza Śródziemnego, wszystko się trwale zmieniło. Dalsza ewolucja polityczna i gospodarcza państwa przebiegała powoli, ale były to zmiany już nieodwracalne. I to są, proszę Państwa, dwa takie momenty, które zdecydowały o tym, że król Ludwik po pierwsze utrzymał się na tronie, przeciwstawiając się swojemu najgorszemu wrogowi, którego jednocześnie musiał popierać, czyli cesarzowi Fryderykowi. Oczywiście też można powiedzieć słowo o tym, że poradził sobie z Janem bez ziemi, znaczy to już jego dziadek poradził sobie z Janem bez ziemi, ale zdobycze w Akwitanii, które należały do korony angielskiej od czasu Henryka II, że zdobycze Akwitanii zostały na trwałe złączone z koroną
Kapetyngów. Oczywiście były to tereny lenne, ale lennicy składali hołd lenny w Paryżu, a nie w jakimś innym mieście gdzieś za kanałem. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa. Król wyprostował stosunki lenne. Wyprostował stosunki lenne. W północnych i zachodnich prowincjach, głównie w Normandii, było wielu baronów, którzy byli podwójnymi lennikami. Króla Francji, Ludwika i króla Anglii, Henryka III Plantageneta, syna Jana bez ziemi. I Ludwik zażądał kategorycznie od swoich baronów, żeby się opowiedzieli po której ze stron, czyli albo won za kanał, albo zostajecie tutaj i składacie mi hołd lenny. To oczywiście zaowocowało natychmiastową reakcją ze strony Anglików i wszyscy baronowie, którzy opowiedzieli się po stronie Ludwika, zostali pozbawieni swoich posiadłości za kanałem. To wykopało głęboki rów pomiędzy obydwoma królestwami i spowodowało głęboką wrogość, ale też oczyściło sytuację. Oczyściło sytuację i było z korzyścią dla Francji, dlatego że baronowie francuscy byli po prostu Francuzami, poddanymi króla. Przestali być istotami o podwójnym obywatelstwie, podwójnej lojalności i łatwo było wskazać, kto jest zdrajcą, a kto nie jest po prostu. To się bardzo przydało, bo przed Francją było jeszcze wiele trudnych momentów, wiele straszliwych wojen, no i przede wszystkim ta najgorsza, znana jako wojna stuletnia. Proszę Państwa, na dzisiaj to wszystko. Będziemy jeszcze mówić o królu Ludwiku, bo ja bym bardzo chciał, żeby Państwo tę książkę zakupili swoim bliskim na prezent gwiazdkowy. Ona jest tego naprawdę warta. Bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.